Scheiße. Dzień dobry. W dzisiejszym filmie pokażemy, jak podłączyć oraz prawidłowo zaprogramować zestaw sterowania radiowego w połączeniu z zamkiem trzypunktowym GU Secure Automatic napędzanym silnikiem przeznaczonym do tego zamka. Tutaj będziemy pokazywać połączenie w wersji takiej ekonomicznej, gdzie wszystko jest spinane do zasilacza, a wszystkie przewody ze skrzydła wychodzą poprzez taki zwykły sprężynowy przepust kablowy. Teraz tak, tutaj mamy przygotowany do celów demonstracyjnych taki krótki kabel, żeby w jakiś ładny, prosty sposób pokazać, jak to ma być podłączone. A teraz jeżeli chodzi o samo podłączenie, to wygląda to w sposób następujący. Tutaj w sterowniku mamy określone wejścia, które w każdym przypadku są do czegoś wykorzystywane. Tutaj, gdzie mamy, tutaj nie wiem, czy tutaj widać, złapało, 12-24 V, tutaj wpinamy zasilanie, to wejście jest w taki sposób zabezpieczone, że obojętnie w które wejście podamy plus albo minus, zawsze będzie działać. Mamy wejście do anteny, no i dwa wyjścia przekaźnikowe. No i podłączenie w sumie możemy sobie zacząć od tego, żeby wpiąć tą antenkę. To jest bardzo ważna rzecz, żeby zwiększyć zasięg tego sterownika. Następnie przystępujemy do podłączenia zasilania. Tak jak standardowo w naszych systemach kontroli dostępu wybieramy sobie przewody brązowy oraz żółty. No i umieszczamy je w tych oto dwóch złączach zasilających. Tak jak tutaj, ja zaczynam sobie zawsze od prawej brązowym, drugi żółty, choć to tak jak wspomniałem od samego początku, nie ma to większego znaczenia, ponieważ ten sterownik jest przystosowany do zmiany tego napięcia. No i następne dwa przewody wpinamy w pierwsze wyjście przekaźnikowe. I pierwsze wyjście przekaźnikowe znajduje się od lewej strony. Dwa pierwsze złącza, no i przykręcamy. I to jest, teraz to wygląda tak, że to jest ten przewód, który będzie trafiał do połączenia, do zasilania. Tutaj mamy przygotowane zasilanie. Przewód trzyżyłowy od silnika, kolory dobrze znane. Brązowy, czarny, szary, brązowy stały plus, szary stały minus, czarny sterujący. No i przystępujemy do podłączenia. Podłączenie jest naprawdę banalne, proste, ponieważ musimy wybrać sobie tak. Przewód brązowy idzie nam do zasilania, czyli do plusa. Do tego plusa trafia też nam przewód zielony, bo to jest jedna nóżka wyjścia przekaźnikowego z tego sterownika. Następnie przewód niebieski trafia nam do zasilania minusowego. I tak samo do zasilania do minusa trafia nam przewód szary od silnika. Przewód brązowy od silnika trafia do całej ilości zasilanych nam tutaj plusów. No i zostają nam dwa przewody. Biały i czarny. Czarny jest przewodem sterującym od silnika. Ten biały jest przewodem, na którym pojawi się sygnał sterujący po naciśnięciu pilota. No i to nie jest podłączane w ogóle już do żadnego zasilania. Spinamy ze sobą tylko te dwa przewody razem. Oczywiście zalecamy, aby używać do tego kostek Wago, bo jak widzimy tutaj na filmie, to podłączenie jest proste, szybkie i przyjemne. No i jeżeli chodzi o podłączenie, to mielibyśmy komplet. Teraz podpinamy sobie zasilanie i słyszymy, że system jest podłączony prawidłowo. Is that...